Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, ja nazywam się Sullivan i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w opcji Izolacja. Właśnie skończyliśmy w biurze z szeryfa i szykujemy się do rozmowy z jednym z więźniów, a my będzie z niejakim Marlowem, który jak się okazuje jest brzydki jak cholera, bo to po pierwsze. Po drugie, prawdopodobnie on jako jeden z wielu posiadał informacje na temat matki głównej bohaterki, czyli posiadał czarną skrzynię z Nostromo, jak i również posiadał cały ten oto ładunek. No, mianowicie możliwe, że i samego obcego. Jest dużo pytań, mało odpowiedzi, więc myślę, że powinniśmy się co nieco dowiedzieć, jeżeli oczywiście ten jegomość, tak ty, dziwaku, się dowiemy i będzie chciał rozmawiać, więc zobaczmy. Marlo? Who wants to know? My name's Ripley. I'm with the company. Here for your empty box already? You guys are keen, I'll give you that. I'm here for personal reasons. My mother was on the Nostromo when it went missing 15 years ago. You serious? Shit. Well, shit. We never found her ship, Ripley. Just the recorder. But you sure as hell found something else. What happened out there? I need a way out of here, Ripley. Maybe we can make a deal. Just start talking. I want to know everything. Czyli będzie trochę inaczej? Nie będzie takiej totalnej opowieści? O, pozdrowienia, Heksu. Dobra. Come check. You get me, Lewis? A little fuzzy, Marlo, but you're coming through. Let's take it slow. I want to get to that beacon in one piece. If you're looking for a piece faster, I've got something for you right here. I'd need scanning equipment to find it, Heist. Okay, enough already. Focus on what we're here for. I don't want any mistakes. Meeks, keep your eyes open. Roger. Gdzie my kurde jesteśmy? Jakaś planeta. A ciemno jak... Nie powiem gdzie, bo to już raz się zmieniło. Szczerze, bardzo niekorzystne warunki w tej panelu. Raczej to nie należy też tak jakiś popiół. Lewis, have you managed to decode the signal yet? That's good. If it's a mystery, then it's unknown. If it's unknown, then it could be valuable. This could be our biggest home, Marlo. Could be. Muszę spaść? Lepiej się nie przekonać. Nie chcę mi się przychodzić. I'll have a look around. See if I can find a weak spot. Wait here. Gonna need a lift. Heist, over here. Give me a leg up. Sadzisz mnie? Chodź, chodź. Dobra. I found a path. Checking it out. Then you wait some more. Oh, cool. There, whoa. Whoa. Something to ask.
Yeah, I'm good. It was a close one, though. Don't think I'll be able to get back the way I came. Just watch yourself, you hear me? Jak oni tu miejscu przybyli? Bo nie wygląda to, żeby szukali czegoś konkretnego. To jest jakieś badanie, mam. There's a fissure in the rock. Stand back. I'm gonna blow it. Przesuńmy się. Jak to pierdyknie? Let's get going. Follow me. Heist, over here. Give me a leg up. Statek. Chyba to jednak to drugie niestety. Nie wiem, czy zdążyłem tego zrobić. Screenshota. Akurat się zaczęło ściemniać. Mogłem szybciej się tego podjąć. A, czyli jeszcze nie koniec. Sygnał ogólnie, tak? Jesteś Marlo, to był jakiś naukowiec. Oj, oj, jakieś dziwne ściny. Prawda, czy się wszystko nagrywa? Okej, nagrywa się. Super. Musiałem się upewnić po prostu. Czasem byłby przypał, gdyby się nie nagrało. Idziemy. Teraz was wyprzedzę, bo idziecie wolno jak kurde. Polski zapomniał. Baran. Puść mnie. Kurde. Przepuść mnie. No. Co ja pierwszy? Ja. Jak to skurli. Fu! Szamba. Something big. Chyba ci nie wyprzedzę. Jakie odbicie. No ej, co ty się wepchnęłaś? Zdziro.
Whoa. Careful with what you touch. I don't want anything damaged. It's amazing. How old must this be? What is it? A cockpit? Then make this a ship. Ha ha! I think we found our payload. Hey, quiet! What? You think we're gonna wake him? Hey, sorry, pal. Can it! We're wasting time. Have a look around. No. It's a life form. It was a life form. Now it's our property. Salvage rights. We need to stake our claim before anyone else does. And Isadora is not prepared for something this big. Then we'll take what we can and come back. Have a look around, see what else is here. Marlon, we found something. Tracks. Tracks? Looks like something was dragged. But that's not all. You're not gonna like this. What is it? The tracks lead here. Same name that's on the flight recorder. Nostromo. Someone's already... Maybe they abandoned ship and landed here. I can see that. Shit! If they were here before us, why is there no record of this place? Well, if they're still alive, there goes our salvage. Let's find out. I'll find the beacon and shut it off. Don't want anybody else finding this place. Foster, Heist, check out the cavern below. Serio? Chcecie zostawić kurna to tak, że włączycie sygnał? What is this? I've never seen anything like it. It's not human, I'm telling you that. Nie wygląda zbyt ciekawe, nawet mapy nie ma. No i w sumie logiczne, bo to nie powinno być mapa. Wielkie gówno siedzące kurde przed teleskopem czy artylerią. To tak wygląda. Moje. Nie, mnie mają. Straszne miejsce. Co tam masz, gościu? Sam idę, tak? O, spoko. Ja pierdykam, jak to mroczy. Jak ten gościu się może nie bać? W sobie skoro może widzieć, co mamy do czynienia teraz? Mix? I found the beacon, I'm gonna check it out. Generator działał. Nie pierwszy. Wow. Skąd wiedziałeś co tu zrobić, Marlow? I don't know what happened, but the beacon stopped broadcasting. Marlow, you have got to see this. It's amazing. On my way. Wy serio tam wleźliście? Co tam jest? Bardzo chętnie, więc sprawdzę. Bo już oni tam zeszli, to nie muszę się bać, że coś to może nie zaatakować. Oj, nie mogę złapać. Thank you.
boku. Czy my do jaskini, czy do magazynu, czy gdzie? O ja pierdziule. Ja już bym spierdzielał z piskiem opon. Jezu. Czekaj. Ale to jest kilka takich platform. Po co wyście tu wleźli? Chcę zaskoczyć? Bardziej wkładaj ryj. Puka, puka, puka. Ja pierdziule, co za debile. I want to know more. Everything. Where's your ship? If we can break the comms lockdown, what are the codes to bring it in on auto? If you want more, then you need to get me out of here. Not happening, Marlo. Is that right? Well, you know where I am. Wait! My board and the tech spire just lit up like a Christmas tree. It's here. Plan B. Set it up. Whatever's happening, I want in. Okay, this way. Got something here you'll need. Piszę, bo po takim kurna tym. Jaki wróg pobliżu znowu? Let's hope this thing works. It's an animal. Animals are afraid of fire. I hope you're right. Oh, jacie, miotacz ognia. Uuuuhuhuhuhu! Ale będzie kurna jatka. I've got a plan to trap it. Take a transit car and meet Ricardo in the SysTech Spire. I'll coordinate from here. Okay. Pokaż, Alex. Rozchodzi, spokojnie, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Pomóc ci trochę? Chodź trochę, tutaj tam ciepło będzie. Oj, to już co? Masz papierosa, chodź, ja mam zapalniczkę. Dobra, nieważne. Koniec wykupów. Jak zbroję samuraja. Ciekawego. Wait, we should talk about what happened in San Cristobal. Now, it was a nasty business, and I understand that you want to deal with it as quietly and quickly as possible. But I wanted to make sure you didn't do anything rash. I'm talking about catching the specimen without killing it. If we play it smart, we could be set up for life. I have the connections. I can set it up. You're getting old, Waits, you can't do this forever. And what are you going to do when Sevastopol closes? You have my number. Ransom out. To już mamy tutaj ciekawostkę, ponieważ oni chcą go złapać, nie zabijać. To już samo w sobie jest już złe.
Bo ja bym to z tego skurczybyka ksenomorfa bym chciał zaciukać. A najlepiej wypierdzielić w próżnię, bo wywalić go do tego gazowego olbrzyma, przy którym jest nasza stacja. Marlow. Amunicja i zbrojenie różne, bez zezwolenia. Zaczyna własność USS Nostromo. Wait, it's Dr. Lingard. I've just examined a patient with, well, I've never seen anything like it. Some kind of unknown parasite. I did a quick check on the name they gave me and there's no one registered under it at Sevastopol. I think she came on board recently. Do you know anything about this? I have no idea what Sinclair and his men were doing, but this should have been picked up during quarantine. Who knows what else they've let through? The patient and her captain are waiting for me in the examination room. Get down here now. No i kurna, pierwsze ostrzeżenie, nieskorzystane. Niedobrze, ktoś musiał o tym wiedzieć i niestety nie zareagował. Cześć. Masz tu jakieś plany czy coś? Chcę pogadać Marlow. O, identyfikator. Jakieś tutaj przedmioty. Super. Jakieś pomieszczenie przesłuchań. Wszystko? Co strasznie, jeszcze to? Miejsce. Pierwsza pułapka odpalona. Wait, mamy jedną pułapkę mniej. Istota zaktywowała ładunki, które podejrzewam w wieży mieszkalnej. Dochodzą mnie słuchy, że tym lotów kosmicznych uległ z uszkodzeń. Nie sądzę, że choć trochę ją zraniliśmy. Wykryliśmy aktywność w San Cristobal, więc może to cholerstwo wróciło. Spróbuję się do tranzytu wieży Skymed. Mam nadzieję, że czujniki poczekania z San Cristobal działają. Raporty z aresztowań Marlow Henry. Bezterminowo. Cele 1 Tanaka. Mike. Aha. Niewiele też informacji. Zapiszmy. Nie wiem, czemu wróg w pobliżu, czyli od razu, że będziemy mieli rozpierduchę. Ja bym chętnie wrócił sobie. Tędy? Tędy. Ripley, you on your way? Yeah. Ricardo's moving in ahead of you. I've sent your guy Samuels to Android Processing. Once this thing's dead, I'm gonna get him to access Apollo and lift the lockdown. Samuel's okay doing that? Guy said he wanted to help and I have my hands full here. Besides, he's a synthetic. Should be easier for him to get in there. I guess. Look, Ripley, we're the only people standing between Sevastopol and outright disaster. Outright disaster has already happened, Waits. All we can do now is kill that fucker. Tylko, że nie chcę go złapać, tak naprawdę. Sądzę po tych notatkach, a przynajmniej to była propozycja schwytania. I chyba próbowałem na początku schwytać, czy dalej próbują go schwytać, czy już zabić, tego ja nie wiem.
Trzeba będzie się dowiedzieć w końcu. Zróbmy więc apteczek. Plany, że będziemy mieli do nich dostęp w przyszłości. Ogólnie mając palnik jądrowy, możemy się dostać do różnych miejsc. Spróbujemy. Co wy na to? Jak tam czas z nagrywaniem? No, już niedługo, więc... Mam tak pomysł, żebyśmy się cofnęli do początkowych lokacji i tam próbowali trochę przeszukać. To oczywiście, zobaczmy, przywołuję tranzyt, ale jaki to tranzyt jest? My byliśmy w wieży Skynd? Co? Ale nie chcę do wieży. A, wieża Lawrence Sintage, a my idziemy do innej wieży Skynd. Chyba nam gra mówi, że ktoś ma swoją decyzję, że to nie jest w ogóle to miejsce. Station serving the San Cristobal Medical Facility and Seasons Synthetics. Disruption in services.
do maszynowni. Trochę pozwiedzamy. Wydaje mi się, że ta cała pułapka z obcym będzie jedną z ważniejszych w tej czynności, więc myślę, że nim udamy się na polowanie, że zabawimy się w zwierzynej łowce, musimy przedtem sobie tutaj trochę poeksplorować. Bo potem może nie być momentu, w którym się mogli to zrobić, a przynajmniej tak nie wypadało. Tutaj? Dobra, zapiszę grę i my zrobimy sobie zwiedzanie. W tym oto miejscu zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał, bo co nieco zostało rzucone nieco światła na całą naszą sprawę, co się stało z załogą Nostromo i jakim cudem tak naprawdę dostał się tu obcy. Więc wszystko przez Marlowe i jego ekipę, którzy znaleźli czarną skrzynkę, ale przywieźli ze sobą pasażera na Gapę. Dzieciątko Jezus, no i no cóż, tak się stało. No cóż, będziemy się sobie poradzić. I oczywiście w następnym odcinku skupimy się na tej maszynowni, trochę pozwiedzamy, nim będziemy kontynuowali nasz wątek główny. Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć.